Halo, halo. Okej, okay, teraz chyba jest dobrze. Dobrze, wiecie co, bo włączyłem transmisję z telefonu. Teraz muszę się w tym połapać. Świetnie. Słyszę cię i widzę. Bardzo miło mi to słyszeć. Czytać. Czekajcie, a jak ja coś napiszę, co się dzieje? Test. Zróbmy. O. Dobra, moje też wyskoczyło, także mogę wam odpowiadać teraz. Wiecie co? Na telefonie mam więcej opcji niż na komputerze. Jestem zaskoczony. Okej, okay, siemanko, cześć Łukasz, cześć Przyczepa na piątkę i tylko czat mi zanika, więc jeżeli czegoś nie zdążę przeczytać... O, dobra, znalazłem opcję, gdzie włącza się wszystko, tak żeby czat było widać. Mam tu też podgląd na komputerze, więc w sumie możemy zaczynać. Czy u was też trzęsie się obraz? Bo tu na podglądzie na komputerze troszeczkę mi się to wszystko trzęsie. To może ja ruszam stolikiem, wiecie co? Dobra, zrobimy tak. Okej, okay, spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać, czy dogadać się a propos rezerwacji parcel na Caravan Salon. Ja zaraz sobie na stronę wejdę. Salon, tak żebyśmy mogli zobaczyć, to będzie tutaj. No i znowu mi wszystko zniknęło. Wysoki Siemka, cześć, na moim kanale masz Orłowo z lotu ptaka, jak u ciebie tam wieloryb. No wieloryb na razie stoi. Chciałem go zacząć dzisiaj robić, ale jest burza, pada jeszcze, wiecie co, mam mokre włosy. Dlatego tak późno zaczął się ten live, bo no mały poślizg, trzeba było ratować podwórko. Ulewa uderzyła dosyć nagle, to taka pierwsza u nas letnia ulewa. Teraz dobrze, dla zwiedzających o wydarzeniu. Szukam na stronie, wiecie co, tego linku, gdzie jest, gdzie kupuje się bilety. Tutaj, a jednocześnie, ok. No u nas też, wiecie co, przed uderzeniem tej ulewy było 31 stopni, nagle się zrobiło. Nie było słońca, zrobiło się tak duszno, jak w tropikalnym lesie. Dobrze, teraz tak, tu mam... bilety na Caravan Salon. Dobra, a ciekawe, czy wyświetli się mapka, jak kup bilet na inne. Warsaw Caravan Festival to jest nie. Okej, już lecę do czatu. Stary niedźwiedź, jak ja uzbieram kasę, kupię jakieś Berlingo i zrobię mikrokamper. No pewnie, kurczę. Cześć Barkas, witam cię na live'ie. Pierwszym, który się udał. Berlingo, fajna sprawa. Widziałem kiedyś mikrokampera zrobionego z niego i powiem ci, daję radę. W ogóle te samochody jak Berlingo, jak Partner, to chyba jest jeden segment, nie? One są świetne, bo mimo tego, że masz otwierane drzwi po bokach, masz też składane siedzenia, tak żeby można było wejść przez pierwsze drzwi i to daje dużą możliwość no, budowy czegoś z tyłu, jakiegoś łóżka, bo siedzenia można postawić do przodu i jest, tak jak mówiłem, sporo miejsca. Dobrze, gdzie tu? Caravan Salon, parcele na zlot dostępne od czerwca, bilety parkingowe. Gdzieś to było, tylko gdzie to jest? Ojej, ojej, ojej.
Zaporze w Plichowicach wybierz. No, jakby był czas, to byśmy się chętnie wybrali. Lubimy takie budowle różne, hydrotechniczne. Czy ma ktoś z Was link, może wkleić go na ten czat właśnie do rezerwacji parcel? On się gdzieś na Facebooku przewinął. A nie mogę tego teraz znaleźć. Jakbyśmy kliknąłbym w bilety parkingowe. No i tutaj cały czas mi ten czat. Cały czas mi znika. Ja tu cały czas, wiecie co, działam sobie na stronce. O, fajnie, kurczę, na telefonie. Piękna sprawa. Mogę odwrócić kamerkę, żeby Wam pokazać, co robię. Ale tutaj są tylko, na razie widzę, jest bilet na targi. Czat działa dobrze, super, witam. W końcu się udało, no właśnie. Ale dopiero udało się, jak włączyłem transmisję na telefonie. Myślałem, że na komputerze to będzie, wiecie, dużo do klikania, dużo opcji do ustawiania kamerki, nie kamerki. Co tu mamy? Bilety specjalne, bilety na targi, ale to nie są jeszcze parcele na zlot karaweningowy. Sprzedaż wkrótce. Powrócę do czatu. O, super. Co my tu mamy? Parcele na zlot karaweningowy. Chciałbym mieć tą wiadomość, ten mapkę chociaż. Na zlot sprzedaż wkrótce, a jakbyśmy zrobili. Aha, to koszulka jest dobrze. No to koszulka to nie. A jakbyśmy tu o wydarzeniu zrobili, jest jakaś wyszukiwarka, media, kontakt, bilety o targach, plan zlotu. Czekajcie, odłożę Was na chwilę tutaj przy komputerze. Możesz używać aplikacji Prisim Live, wtedy możesz foty dodawać i linki. O, widzisz, dzięki za podpowiedź. Witam, panie Adamie. Witamy na live pierwszym. Ustawiamy się na Caravan Salon. Skopiuję link. Jaka to strona? Wiesz co, w Stary Niedźwiedziu wpisałem Caravan Salon w Google i po prostu wszedłem tak na leniwca. Strona targów. Miałem, wiecie co, taki link bezpośredni do tego. No niestety nie mam jak wrzucić. A, czekajcie, jak nie mogę. To jest tak, jak się działa na dwóch urządzeniach. Jest. Wskoczył link. Ciekawe, czy YouTube przepuści link. O, dobra, jest. A słuchajcie, jak ja bym teraz tak... Aha, to wtedy znowu rozłączę sobie tą transmisję. Widzicie, nie przygotowałem się. Myślałem, że wszystko będę robić z komputera, telefonem będę sobie przesyłał różne rzeczy, a tu guzik. Plan zlot. Tu pula parcel, przystanek park, to nie tak. Z zeszłego roku. Ogólnie to będziemy stali w sektorze tak zwanym imprezowym.
tam troszeczkę będzie się działo. Są jeszcze przeznaczone miejsca w tym roku dla w sektorze rodzinnym, gdzie będzie ciszej, gdzie będzie spokojniej. No ale to nie po to się tam jedzie, wiecie. To jest naprawdę świetna impreza. Oprócz tej części dziennej targów, gdzie chodzi się, zwiedza się, patrzy się na nowe technologie, właśnie ta wieczorna, ten wieczorny czas jest taki fajny, gdzie można sobie pobawić się, posiedzieć, porozmawiać, zintegrować się. No po hali wystawowej nie można chodzić, ale można wskoczyć na przykład na strefę retro. Przynajmniej w zeszłym roku strefa retro była cały czas otwarta, mogliśmy sobie tam wchodzić. Spotykaliśmy się z youtuberami, z influencerami. No jest świetna atmosfera, mówię wam. Czekajcie, bo widzę, że coś na czacie dzieje. Poszło, widać. Tapujemy serduszka, ja zaczynam. No dobrze. A jakby to... Jakbym spróbował przez Facebooka wejść. Tylko hasła, ja hasła już nie pamiętam. Zobaczmy. Może gdzieś to jakoś przez Facebooka odkopię. A dobrze, widzicie, muszę kod podać. Daleki, odwitam, fajny kanał, pozdrawiam, cieszę się. Okej. Cześć brat, jak tam u ciebie za granicą? Nie mogę się dostać do Facebooka, wiecie? Dobra, zrobimy. No dobra, teraz muszę znaleźć to, co przesłałem sobie na komputer. Gdzie to teraz wylądowało? Chciałbym wam pokazać mapkę i ten ostatni post na Facebooku, gdzie umawialiśmy się mniej więcej, kto jakie miejsce mógłby sobie zarezerwować. Bo myślałem, że zrobimy właśnie to w ten sposób, że tego 29 czerwca, jak tylko ruszy sprzedaż biletów, uruchomię transmisję na żywo, taką jak dzisiaj. Teraz już wiem, jak to zrobić. I po kolei na żywo będziemy sobie kupować parcele, tak żeby stworzyć tą naszą niewiadówkową aleję. Tylko gdzie to wpadło, to ja nie wiem. Zawsze myślałem, że te transmisje na żywo to się tak lajtowo prowadzi, łatwiutko, wiecie, ci wszyscy streamerzy, youtuberzy
Są tacy wyluzowani, wiedzą gdzie kliknąć, wszystko dzieje się samo, w tle jeszcze jest muzyka. O, Maja mi wysłała tu mapkę. No dziękuję kochanie, ale muszę mieć ją na komputerze, wiesz, bo nie mogę jej wyświetlić na telefonie. Aha, OBS. Dzięki za podpowiedź. Będę musiał się doszkolić. Jutro usiądę i będziemy się szkolić. A może nawet dzisiaj w nocy, przez noc posiedzę i jutro już będę prosem. No i gdzie to kurczę wylądowało? A może w pobranych, nie w dokumentach. Nie. O, Rajusiu, no. Dobra, spróbujemy jeszcze. Spróbuję. Dobra, wracamy tutaj. I teraz znowu obracamy. Nie obróciło. Obracamy. Obróciło. Słuchajcie, tak wygląda mniej więcej plac, na którym będziemy stali. Tylko to nie jest jeszcze pełny obraz. Ale w każdym razie to, co najważniejsze mamy tutaj. Pomyślałem, że możemy sobie zrobić właśnie taką fajną alejkę. Jak widzicie, plac jest podzielony na takie sektory, gdzie znajdują się parcele. Parcele stykają się w pierwszym rzędzie 4, w drugim rzędzie 6. I to jest tak, że w tym miejscu, gdzie teraz jeżdżę myszką, jeżdżę kursorem, parcele stykają się, czy kampery, przyczepy stykają się do siebie plecami. I żeby stać do siebie twarzami, a i żeby ta alejka mogła zaistnieć, będziemy musieli rezerwować parcele w ten sposób, tak jak tutaj jest zaznaczona. To jest sam ten środkowy plac, z tej strony jest iglica, tutaj mamy zaraz strefę retro, tutaj na dole są dwie chyba, albo jedna duża hala. No i tutaj też pawilon, w którym w zeszłym roku nic nie było. Przepraszam. No i my właśnie też staliśmy jakoś w okolicach tego miejsca. I po prostu w czwartek, kiedy system rezerwacyjny ruszy, wejdziemy sobie wszyscy na niego, znowu na takim live'ie. No i po kolei będziemy wybierać parcele i rezerwować. Rezerwacja wygląda tak, że wybieramy parcele, przechodzimy jakby do transakcji i dopóki jej nie zakończymy lub nie zrezygnujemy z tej transakcji, nie wpłacimy pieniążków, to ta parcela zaświeci się na niebiesko, że jest zarezerwowana. Czyli jak ktoś sobie na przykład będzie przeglądał, zastanawiał się nad jedną, nad drugą, jest, wiecie co, nie pamiętam ile to trwa, jest jakiś czas odliczanie w ciągu którego tego czasu mijającego trzeba dokonać opłaty i zarezerwować sobie parcelę. Bo kiedy ten czas na rezerwację minie, ona z powrotem zrobi się szara i dostępna dla kogoś innego. Ale myślę, że na czacie będziemy sobie pisać, kto którą bierze. Na przykład no ja mogę wziąć 72, tak jak
pisałem na Facebooku, za nami ktoś weźmie 104, 136 i tak powoli wypełnimy sobie tą pierwszą alejkę. Tutaj mamy do wyboru 10 miejsc. Oczywiście, jeżeli nam tych parceli zabraknie, rozlejemy się na tak jakby drugi rząd i tutaj mamy jeszcze dostępne miejsca. Także no, część niewiadówek ewentualnie będzie stała do siebie plecami. Wiecie, fajnie byłoby zrobić taką długą aleję, ale myślę, że tyle chętnych nie będzie, żeby zrobić przez środek placu. No i te parcele tutaj na środku na pewno będą szybko wychwytywane też przez innych zainteresowanych, bo są po prostu wygodne. To jest, wiecie, wielki tutaj taki kanał komunikacyjny. Tu jest ulica, gdzie przyjemnie się kamperami wjeżdża, bo wystarczy wjechać sobie i się ustawić, czy przyczepami. Także myślę, że to ustawienie w ten sposób jest bardziej dla nas realne i możliwe do osiągnięcia. Tak jak mówię, jest 10 miejsc do wzięcia, drugie 10 jest w tym drugim rzędzie. No i jeżeli będzie nas więcej, no to stworzymy kolejną, albo możemy tak zrobić, że tworzymy pierwszą alejkę, a obok niej w ten sam sposób z przerwą pomiędzy przyczepami stworzymy sobie drugą alejkę. Co wy na to? Ja teraz sobie obrócę was razem z czatem, tak żebym widział wasze reakcje. O, ale to na komputerze kiepsko widać, widzę. Na telefonie lepiej to wyglądało. A jak z parkingiem na samochody? Ma być przeznaczony jakiś plac dodatkowy na samochody. No my tam w zeszłym roku mieściliśmy się z przyczepą i z samochodem na jednej parceli. Parcele są chyba 2 na 3 metry. No wiecie, jak ktoś z zewnątrz zarezerwuje sobie akurat to jedno z tych miejsc, no to trudno, to troszkę się nie udało. Ale no nie ma pomysłu, jak inaczej to zrobić. No i myślę, że to nie będzie tak, że te miejsca znikną tak bardzo szybko. Ewentualnie, jak wejdziemy na live'a i zobaczymy, że któreś miejsca są już zarezerwowane, to przesuniemy się w lewo lub w prawo, tak żeby dopasować się do pustych miejsc. Co mamy? Kanał o wszystkim. Tak, rozmawiamy tutaj na temat zlotu karawaningowego przy targach karawaningowych Caravans Salon w Poznaniu. On rusza sprzedaż biletów na nie w, to chyba czwartek, tak? Zerknijmy. Nawet nie wiem, który dzisiaj jest. 29, tak, w czwartek o 10. I to jest taki próbny live, żeby zobaczyć, żeby umówić się, żeby w kilka osób zarezerwować sobie miejsca na zlocie, tak, aby stworzyć aleję niewiadówek. Bo w zeszłym roku staliśmy w 3 przyczepy, dołączyli do nas zalaminowani, ustawiliśmy się w 4 przyczepki, 4 niewiadóweczki, no i tak rozmawialiśmy z różnymi ludźmi, że fajnie byłoby zorganizować się na następny rok i wynająć sobie, znaczy wykupić parcelę, tak, aby stworzyć taką strefę, powiedzmy, niewiadówek. Na pewno, jeżeli to zrobimy, będziemy atrakcją tych targów i będziemy odwiedzani. Także musicie się z tym liczyć, że stojąc, powiedzmy, rozproszeni, bylibyście anonimowi, ale jeżeli staniemy wszyscy razem, to będziemy odwiedzani też przez gości targów na pewno.
A widzicie, tutaj mi się już zawiesił czat na telefonie, tylko na komputerze mi działał. Działa dobrze. Teraz tak, jedna osoba kupić całą aleję. No mogłaby jedna osoba kupić całą aleję, ale wydaje mi się, że też trzeba będzie to robić po kolei, więc działając wszyscy razem jednocześnie, mamy szansę wcześniej umówić się na parcele i wcześniej je sobie wykupić. Ja wiem, że to taka trochę wolna amerykanka, no i finansowo, wiecie, nie chcę podejmować się czegoś takiego, bo jeżeli nie uda mi się zarezerwować, no to trochę będzie mi głupio, jeżeli to się nie uda i ktoś będzie zły, ktoś, kto powierzy mi pieniądze. Dlatego chciałbym to zrobić w ten sposób. Każdy sam rezerwuje, ustawiamy się powiedzmy z godzinkę wcześniej w ten czwartek, no i dzielimy się jakoś tymi parcelami, tak żebyśmy mogli to zrobić szybko i sprawnie. Jak będziesz robił elektrykę w przyczepie, to nagraj filmik, bo chcę zobaczyć, jak zrobisz. Pewnie, na pewno będzie z tego filmik. Nie wiem, czy gdzieś tam w N126 też nie przewinęło się fragmentami elektryka. A elektryka jest bardzo prosta. U mnie nie mam nic zawikłanego, wiecie. Dwie instalacje, 230 i 12 V, 12 solar, akumulator, bezpieczniki, odbiorniki, a 230 to gniazdo podłączeniowe, bezpieczniki i odbiorniki. Także to nie ma nic skomplikowanego. Tak jakbyście podłączali po prostu przedłużacz, a pomiędzy przedłużaczem dali bezpieczniki. Tutaj mamy CO, właśnie, Adam, cena w pierwszym terminie od 10 do 10 sierpnia 320 zł, załoga, dwie osoby dorosłe i dzieci do 7 roku życia. W cenie wliczone nie tylko przyłącze, ale i sam prąd. Także no, prądu nie zabraknie, muszę powiedzieć, że w tamtym roku nic się nie działo, było perfekt. A tych przedłużaczy do podłączeń było przedłużone, było podłączone mrowie, takie prawdziwe. Ważne informacje, bo jest stary wyjadacz, czy zasięg jest... A, no tak, no. A teraz nie, teraz wszystko chyba dobrze jest, nie? Nie rozpadam się na piksele, bo w zasadzie to wiecie co, korzystam z dwóch różnych internetów teraz. I na komputerze, i na telefonie, ale wszystko jest, widzę, fajnie. Tak, tak, Adam, widzę wszystkie komentarze. Właśnie teraz nie mogę wyłączyć czatu na telefonie. O, udało mi się. O, teraz weszły wszystkie znowu. Bo to tutaj mam podgląd siebie w telefonie, siebie w komputerze i komentarze czytam z komputera, bo są szybciej. Wszystko ok. A kiedy można się spodziewać remontu? Bo nie mogę się doczekać. No jak tylko będziemy mieli czas, wiesz, bo jakoś w tym roku nie możemy się pozbierać, ale planujemy w tym tygodniu no już coś tam podziałać z wielorybkiem, zedrzeć stare tapicerki ze ścian, trochę go posprzątać, no i chyba budę ściągniemy i zobaczymy, jak rama wygląda pod spodem. A jak już rama będzie, z ramą będzie wszystko w porządku, no to zakładamy budę i lecimy z tematem, bo chciałbym na te targi przyjechać już wielorybem i mam nadzieję, że się wyrobię. Co tu można? Wyżej wrzuciłem rozmiary parceli. Już szukam. Czy mamy plany na wakacje? Może gdzieś jakieś spotkanie? Wiesz co? Będziemy na pewno w okolicach 15 sierpnia, od 12 do 15 sierpnia na polu namiotowym Marigold, na imprezie Gary na polu. Jest to taki mini festiwal, znaczy mini festiwal to może był na początku, teraz na pewno już jest większy. Festiwal podróżniczy, kulinarno-podróżniczy, więc bardzo ciekawa impreza i serdecznie Was zapraszam. Jeżeli macie w tym czasie plan na jakiś wyjazd, to możecie się z nami spotkać właśnie w Marigoldzie w
w Mirowie. Tak, to jest niedaleko Cedyni, bardzo fajny, mały kameralny kemping. No jest bardzo przyjemnie, zapraszam Was tam. Okolica jest piękna, mamy tam Cedynię, mamy zaraz obok Wrzosowiska, chociaż na Wrzosowiska, na Wrzosy to będzie jeszcze za wcześnie, ale Góra Trzcibora, najdalej wysunięty punkt na zachód w Polsce, także jest co tam dookoła zrobić. Piękne drogi rowerowe zrobione na starych nasypach, zresztą tam gdzieś na początku w zeszłym roku, czy w playliście z zeszłego roku znajdziecie filmik stamtąd, a może jeszcze wcześniej, bo trochę nas tam nie było. W każdym bądź razie fajna okolica, warto wziąć ze sobą rowerek, można właśnie na trasach rowerowych, które są zrobione po trasach kolei wąskotorowej. Także można sobie fajnie, przyjemnie jechać z dala od drogi, z dala od szosy, między polami, między sadami. Pięknie, naprawdę polecam. Niedaleko od pola namiotowego Marigold jest Moryń. Na Moryniu takie fajne średniowieczne miasteczko otoczone murem. W Moryniu mamy ładną plażę, mamy kąpielisko, mamy coś takiego jak Aleja Gwiazd Pleistocenu chyba, gdzie są takie figury mamutów, różnych zwierząt, tygrysów szablozębnych, naturalnej wielkości. Można sobie fajnie też z dzieciakami pochodzić. Bardzo fajna atrakcja, polecam. Dobra, wracamy do czatu, zobaczymy. Przepraszam, zobaczymy co tu dalej. No właśnie, ambitne plany, Barkas. Czy ktoś pamięta, jaka była pogoda? Tam w tym roku nie mam ogrzewania, nie wiem, czy dam radę w październiku. Tak, Barkas, weź farelkę śmiało i dasz radę, bez problemu. Było troszeczkę deszczowo, w ostatni dzień zrobiło się na targach naprawdę przyjemnie i żal nam było odjeżdżać, wszyscy sobie siedzieliśmy przed przyczepami, było świetnie. Okej, co to tu? Ja może będę sobie kupował N126 do remontu. Poszykuję za 2000 i z papierami. No nie będzie łatwo, ale myślę, że znajdziesz. Nie szukaj w internecie, nie szukaj po portalach aukcyjnych. Pojeździ po okolicy i poszukaj gdzieś po sąsiadach, po okolicznych wioskach. Czasami można zdobyć takie perełki za naprawdę niewielkie pieniądze. Była super, nie licząc deszczu. No właśnie, tak. Jeden dzień chyba był taki mglisty, jeden lekko deszczowy, ale generalnie nie było jakoś zimno. Pamiętam, że u nas troszkę tam grzejniczek pochodził, czy fareleczka, ale nie jakoś, nie było tragicznie. Kanał wszystkim, bo mnie bardzo wciągnął ten kanał. No powiem wam, że powiem ci, że posiadanie niewiadówki uzależnia. To jest taka mała plecakowa przyczepa, zawsze coś można pogrzebać. Jeżeli lubisz sobie majsterkować, jeżeli lubisz takie rzeczy, to jest przyczepa właśnie dla takich ludzi. A jak masz jedną, to zaraz chcesz mieć następną. Może jest większa, może jest ciekawsza, może da się zrobić jakieś fajniejsze patenty. No i to się tak zaczyna, nie? Że zwykle posiadacze niewiadówek mają tam ze dwie, trzy sztuki. Herzdesdań, pozdrawiam serdecznie, dziękuję za pozdrowienia. Motoświato, siemanko. Jestem w pracy, ale wbiłem, żeby się chociaż przywitać. 20 godzina, wyjdź z pracy, już starczy. Już się napracowałeś. Już szef jest z ciebie zadowolony. Najwyższy czas do domu. A pewnie cały czas, tak, Łukasz. Cały czas jest coś do roboty. To są takie przyczepy, gdzie nigdy się nie kończy dłubanie, bo zawsze jak już masz wrażenie, że zrobiłeś wszystko, to wpadasz na jakiś pomysł. Dobrze, szukam Adam wymiarów parceli. No, parcele od razu po rozpoczęciu, bo będą znikać. No tak, mogą znikać w mgnieniu oka. Nam się w zeszłym roku tak jakoś udało, że w tym miejscu które proponuję w tym roku, było jeszcze sporo luźnych miejsc, bo to jest tak, że
To jest tak, gdzie ja mam, żeby wam pokazać. No i znowu się nie chcę obrócić, jest. O. No zrób się trochę ciemniej, no o, teraz. To jest tak, wiecie co, że to jest taka strefa umiarkowana, bo wszystkie toalety i prysznice są gdzieś tutaj, przy wjeździe. Tutaj jest brama, przez którą będziemy wjeżdżali i przez którą się jedzie, więc te miejsca są dosyć długo dostępne. A najszybciej znikają właśnie tutaj, w tej okolicy, bo tu jest blisko do poboru wody, do toalet i do pryszniców. Także im dalej, wiecie, im dalej od takich rzeczy, tym wolniej, tym dłużej miejsca są. No ale będziemy monitorować sytuację. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Rzucimy hasło czas start i każdy sobie wybierze jakąś parcelę. Myślę, że to się uda na pewno. Fajnie będzie. Coś mi tu światło mruga. Czekajcie. A, dobra, bo poszedłem do góry, teraz mówię, gdzie jestem. O, cześć, Kacper. Ale Kacperku, nie spanuj nam, nie spamuj nam tutaj na czacie. Jak chcesz pogadać, napisz coś. Następny czas prostozenki może być z wieloryba. No tak planowałem też, ale wiecie co, bałem się, że będzie urywało internet taki bezprzewodowy, bo jak mówiłem, u nas burzowo. A gdzie lepiej kupować? Przez bilet czy MTP? Wydaje mi się, że jak ruszy sprzedaż parcel, to odeślę cię od razu samo do serwisu. Chyba sprzedaż obsługuje TOB Bilet. Czekajcie, co to było? Caravan Salon. Caravan Salon, na targach. Co my tu możemy jeszcze po... Tak, 26-29 października. Przepraszam, nie top bilet, tylko to bilet. Przemek, to jedź spokojnie. Właśnie czytam twój komentarz. Jedź spokojnie, bez stresu. Posłuchaj, później obejrzysz. Na pewno będzie ten live zapisany. Nie, ja nie zamierzam sprzedać kanału wszystkim. Nie zamierzam sprzedawać naszej Eni. Raczej ją sobie zostawimy. Może na krótsze wypady będziemy ją brać. A może dzieciaki będą nią jeździć. No wiecie, z niewiadówkami to jest tak, że one mogą sobie stać paręnaście lat gdzieś pod gruszą, a łatwo je stamtąd wyrwać, powymieniać parę części, można sobie fruwać. Rudy Karawaning, witam, cześć. Jak tam wielorybek? No powoli. Widzę, że kupiłeś N-kę i tam ostro działasz z tym remontem. Już po demolce, powiedz, napisz, czy film będzie z demolowania. Jeszcze myślę, że jakiegoś, czy może pod tym, jak wejdziecie na naszą stronę na Facebooku i tam jest właśnie post a propos tych parceli. I zobaczcie, czy tam jest jeszcze coś wolnego.
czy już tam się wpisaliście. Może tam zrobimy właśnie taką listę parceli do wzięcia, wiecie? Szkoda, że ja się nie mogę dostać na Facebooka z komputera. Spróbuję jeszcze raz. Może takie hasło? Nie. Czyli to nie było dobre hasło. Aha, no właśnie, no bo może już trzeba drugą aleję rozpocząć. Masz rację, Łukasz. Przepraszam was, coś mi zasycha w gardle. Zaraz wrócę, wybaczcie. Już jestem, musiałem wstać po wodę, bo coś mi zasycha, rdzewieje mi krtań. Będzie oczywiście, dziś chyba miałem najgorszą robotę, porwałem podłogę. No, to jest ciekawe. Były jakieś skarby? I nie spodziewałem się, że niewiadówka może też zgnić. Znaczy nie lamina, tylko listwy pod podłogą. No tak, oczywiście jak drewno. Z tym, że taką naprawę jesteś zrobić w stanie bardzo szybko. No i oprócz tego przygotuj się jeszcze na wymianę listew wokół okien, bo pewnie też spróchniały. Ale reszta drewna, czyli wcale niewiele, pewnie jest ok. Paweł Białystok. Cześć, mam remont przyczepy niewiadów. To sama przyjemność. Pozdrawiam wszystkich miłośników niewiadowa i my ciebie też pozdrawiamy, Pawle. Pewnie to, kurczę, fajna robota jest. Nie tylko w podłodze. Tak warto właśnie zrobić sobie odpływy wody w nadkolach i dylatację przy ścianach. Także nawet jeżeli po ścianie będzie ci coś ciekło, to będzie leciało sobie pod podłogę, a podłoga jest tak fajnie skonstruowana, że zbiega się w czterech punktach przy nadkolach. Także tamtędy gdzieś, jak zrobisz sobie odpływy, to ta woda ewentualna odleci i nie będzie... Wow, były grzyby aż tak fajnie. No to kurczę. To klasyka. U mnie akurat podłoga była ok. Wszystko fajnie, suchutko. Nie było z tym dużo roboty. Wystarczyło odkręcić, tylko znaczy odbić starą sklejkę i położyć nową. Także. Listwy w zasadzie to chyba pognite, tylko były z tyłu wokół ramki. Także trafiła mi się taka dosyć sucha przyczepa. Nie było żadnych takich większych przecieków. Jedyny chyba przeciek, jaki był, to przy lewym lub prawym kierunkowskazie. To tylko tyle. Jeżeli chodzi o N126, bo wielorybek jeszcze nie ma zlokalizowanych przecieków. Nad kolach. No, wiertłem dwunastką to będą takie odpływy jak z offroadu.
Listwy na ścianach są w super stanie. Na szczęście okienne też zgniły, ale po obu stronach przyczepy dwie pierwsze listwy rozpadały się w rękach. No, no tak czasem jest. No właśnie to odpływy musisz zobaczyć, bo powinieneś mieć. Wiele przyczep ma. Nie wiem, czy to wychodziło fabrycznie, czy to był taki dodatkowa czynność, którą robili posiadacze przyczep. Chociaż podejrzewam, że to mogło na początku wychodzić fabrycznie, może w którejś formie nie było już otworów albo zaprzestano je robić, bo tak jak mówię, podłoga jest tak wyprofilowana, że zbiega się w nadkolach. No, wymiana przedniej szyby, tak, no to będzie trochę zabawy z listewką, a później z dopasowywaniem, bo to wiecie jak było, nie? Pan Mietek się nie to słowo, pan Mietek się machnął, fabryka zalała i przyczepa taka wyszła. Jakby to zrobić? Wiecie co? Spróbuję wyłuszczyć jakoś z Facebooka. Znikać. Przepraszam za tą zawieszkę, nie mogę tak znikać, bo kiedy ja wychodzę w telefonie na inne aplikacje, to wtedy obraz zamiera. Dobra. No powinien już ruszyć. O, jestem już. Dobra. Jest paręnaście sekund opóźnienia. Czy AluFox daje dużo? Czy to przereklamowany zabieg? Wiesz co, różne są opinie na temat AluFoxa i różne są testy. Niektórzy pokazują, że to działa, niektórzy, że nie działa. Jedni i drudzy mają termometry, także ja powiem tak z własnego doświadczenia. Kiedy nie mieliśmy AluFoxa, mieliśmy tylko laminat i tapicerkę z tej maty, z wykładziny tej remontowej. Kiedy w sierpniu były chłodniejsze noce, powiedzmy było tam 13-15 stopni, włączałem grzejnik na jeden bieg, żeby w środku spało się przyjemniej. W tej chwili, kiedy mamy takie same temperatury, 14-15 stopni, otwieram dach, żeby spało się przyjemniej bez włączonego ogrzewania. No to jest taka różnica. Moim zdaniem może nie daje jakoś specjalnie dużo, wiesz, nie zastąpi ci to centymetra styropianu czy 2 centymetrów styropianu, ale daje wystarczający komfort za niewielką stratę przestrzeni. Także zimą, kiedy spaliśmy w okolicach 1 stopnia na plusie, ogrzewanie chodziło na full i było tak mocno rześko, wiesz, spało się troszkę jak w namiocie, pod kołdrami było nam ciepło, ale nosy były wilgotne jak u piesków. Dodatkowo ściany, no ciężko było dotknąć, bo były naprawdę zimne i co za tym idzie, poduszki od strony ściany wydawały się wręcz no, wilgotne, były tak zimne, że kiedy zasnąłem z ręką między ścianą a poduszką, w nocy obudziłem się i musiałem reanimować rękę, żeby krew z powrotem zaczęła krążyć. W tej chwili spaliśmy, najniższa temperatura, jaka nam się trafiła, nie pamiętam, czy to było minus 6 czy minus 9 stopni,
ale był pełny komforcik. Wybasko sobie chodziło nie na maksymalnych obrotach. Ściana nie była może ciepła, ale była wystarczająca, żeby ją dotknąć ręką i żeby ta ręka się nie zamrażała. Było, powiedzmy, przyjemna w dotyku. No i poduszki, materace straciły to takie właśnie takie, wiesz, jakby to było poczucie wilgotności, nie były aż takie zmrożone. Także ja mogę polecić z doświadczenia. Na wielorybku na pewno też Alufox wyląduje. I tak jak mówię, są różne opinie, że to działa, że to nie działa. Ja ci mogę powiedzieć, że jak my mamy, to działa. Zobaczmy, co tu. Aha, tutaj dalej o tych otworkach. Ja nie mam alu, chyba 108 kilo chodzi. Tak, ale powiem ci znowu, z ogrzewaniem to jest tak, zależy jak, jaki komfort kto toleruje cieplny i dodatkowo jak zamontujesz Webasto. Tak jak mówiłem u mnie na filmie, ja mam dosyć, mam 5 kW. Przepraszam. Mam 5 kW i tunele. W sumie tunele, jeden na pobór powietrza z przyczepy, drugi na wdmuchiwanie. I mimo tego, że tunel na powietrze ciepłe jest owinięty Alufoxem, to i tak są straty ciepła. Więc to, jakby to powiedzieć, zamontowanie pieca w bakiście zawsze wygeneruje ci jakąś stratę. A kiedy zainstalujesz go sobie bezpośrednio w przyczepie, no rzeczywiście na minimalnych obrotach może być sauna bardzo szybko. U mnie na minimalnych obrotach jest ok. Zawsze nie idziemy więcej jak do połowy obrotów, tam 2,2, 2,5 sterowania pompki. Na początku oczywiście wrzucam Webasto na full, żeby szybko się nagrzało, żeby tunele, które mamy pod łóżkiem, które są pod toaletą, rozgrzały te przestrzenie, które normalnie nie są grzane, tak? Bo dużo daje po jeździe, po wyziębieniu przyczepy, dużo daje też wygrzanie tej przyczepy tak od dołu, od wewnątrz. Wtedy i materac jest cieplejszy i ta przebywanie w przyczepie jest przyjemniejsze. No, 2 cm styropianu, no to na pewno będzie dobrą izolacją. Ja tego nie robiłem ze względu na to, że śpię idealnie od ściany do ściany i szukałem jakiegoś materiału, który będzie na maksa cienki, tak żeby nie zabierać sobie tej przestrzeni. Rudy Karawanik, ale zastanawia mnie jedno, jak oryginalnie w 126NT z lat 90. ludzie się kąpali. Tam jest tak nisko, że brodzik, który daje plus kilka centymetrów, powoduje rycie głową w dach. A widzisz, nie wiem jak tam w NC jest i w NK-ach teraz chyba toaleta z prysznicem jest z tyłu, nie? To nie wiem jak tam dokładnie. No u nas w 126 to tak, wiesz, najlepiej na siedząco się umyć. Tak, Michał, łódka, no fajnie by było, możemy ją spróbować wtachać na dach Marzenki, w sumie to by się zmieściła, nie wiem jak wagowo, bo ta łódka waży też około tam 400 kilo, więc mogłoby być krucho z wagą zestawu. No tak, z tą pianką to ja nie jestem stary niedźwiedziu przekonany, bo zbyt szczelnie to jakoś, to jest powierzchnia, która robi się porowata i te wszystkie jakieś tam grzybki, niegrzybki, zarodniki mogą fajnie później w tym siedzieć. Ja to nie jestem do tego przekonany. Gładka, zwykła powierzchnia, ewentualnie szybka do usunięcia, jeżeli coś jest nie tak. A później, wiesz, jak pianką zrobisz, no to później rwi to wszystko, nie? A tak to w zasadzie można ściągnąć tapicery wywalić, całą matę szybko Alufoxa zdjąć i no ja jakoś nie jestem przekonany, tak samo do izolowania podłogi właśnie na szczelnie tą pianką.
Pamiętasz może, jakie śruby używałeś do przekręcenia nowej osi do ramy? Czeka mnie wymiana w weekend, nie wiem, jakie byłyby odpowiednie. Nie wiem, czy tam nie są dziesiątki. Długość w zasadzie jest bez różnicy, bo dajesz je na przestrzał. Fajnie, jakbyś znalazł utwardzone śruby imbusowe, bo kiedy przełożysz śrubę przez oś przyczepy, przez całownik, do którego jest słaby dostęp, to w zasadzie to wygląda mniej więcej tak, a w tym miejscu znajduje się śrubka i ciężko ją, wiesz co, złapać jakimś kluczem, żeby kontrować, kiedy będziesz nakręcał nakrętki od dołu. Tutaj masz wolną przestrzeń, tutaj się nie musisz przejmować. Możesz dać długie śruby, później nawet je obciąć. Ale fajnie właśnie dać imbusowe, imbusa tutaj od góry, bo wtedy włożysz sobie klucz imbusowy i przytrzymasz ją, bardzo łatwo wkręcisz. Tam jest taka mała pułapka. Tu mamy... Wpuszczałem... No, gdzie jest? O, jestem chyba do tyłu z czatem. Ja będę kładł styropian na podłogę. Alfox z warstwy na ścianę, też można. Tak, prysznic na zewnątrz jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Mam, kupiłem, mam brodzik, mam kabinę, mam prysznic i garnek, w którym zamierzałem grzać wodę i nigdy go nie użyłem. No, odpuszczeniem brodzika w podłogę, tylko muszę sprawdzić, jak to wyjdzie z ramą. Tak, też dobry sposób obniżyć podłogę w miejscach użytkowania, tak jak było bodajże w kłekach. Freedom Polat, hej, ucieka miłej hej, ucieka miłej rozmowy, muszę jechać na badania. No jedź, niech cię tam wezmą, poskładają i życzymy ci wszyscy zdrowia i żebyś szybko wrócił do domu. W umie zamontowałem zbiornik gazu w samochodu, a piec. Tak. Ogrzewanie trumy jest bardzo fajną rzeczą, bo wiecie, wybaz to oprócz tego, że trzeba wykarmić paliwem, to trzeba wykarmić też prądem. I tutaj zimą zaczyna się takie błędne koło, nie? Bo z solara prądu nie wystarczy, znaczy z panelu fotowoltaicznego, no bo dni są krótkie, trzeba czymś ładować akumulator, a webas to potrzebuje trochę tego prądu zjeść. Dlatego uważam, że jeżeli macie miejsce, montujcie sobie ogrzewanie gazowe, jakąś trumkę, bo tutaj w zasadzie odkręcacie zawór i macie ciepełko. I we wielorybie prawdopodobnie będę szedł w tą stronę. Tam już jest więcej miejsca i właśnie pod szafą można zamontować piec gazowy i tak chyba będę chciał zrobić. Webas to może pojawić się jako dodatkowe ogrzewanie, taki wiecie, zapas. No właśnie, przy 2-centymetrowym ociepleniu mebelki mogą nie pasować, ale to wiecie, zawsze można przyciąć trochę, ewentualnie zrobić nowe mebelki. Co my tutaj mamy? Przy mocnym wietrze mocno rzuca przyczepką po drodze, jaką prędkością można jechać z N126? Wiesz, z taką, jaka jest legalna, czyli 70 km na drogach zwykłych i 80 na ekspresówkach i autostradach dwujezdniowych. Plus VAT. No rzeczywiście, są podatne na wietrze. Mieliśmy taką sytuację teraz wiosną, kiedy byliśmy na Mierzei Wiślanej, przy wyjeździe z Gdańska, gdzieś w tamtej okolicy wiało bardzo mocno, przy wyjeździe z Władysławowa, przepraszam, w stronę Gdańska, bardzo mocno wiało i stawiało nam przyczepkę już bokiem na trasie. Także kilka razy przestraszyłem się, patrząc w lusterko, a tutaj przyczepka ma już aspirację do stania się, wiecie, ciągnikiem, nie? Już sobie jechała tak trochę skośnie, ale dało radę przejechać.
I tutaj jestem ciekawy, jaka technika byłaby lepsza. Czy wtedy lepiej przyspieszyć i spowodować, że to powietrze, pęd powietrza będzie prostowało przyczepę, czy lepiej zwolnić, żeby może miało lepszą przyczepność? Tego nie jestem pewien. Nawet w sumie nie wiem, co wtedy zrobiłem. Wiecie, to była taka szybka reakcja, nieprzemyślana. Chyba dodałem gazu. Tak, truma, tutaj czytałem. Jeden pięć przy trzech na dworze. Aha, to są ustawienia pompki. Od trumy pamiętajcie tylko, że jeżeli dacie ciepło. Aha, tak, to czytałem. Przy mocnym wietrze, dobrze. I pogubiłem. Bardzo fajnie, że tak gadacie między sobą na czacie. Zawsze chciałem, żeby ten kanał był takim miejscem, gdzie można się spotkać i żeby to właśnie było takie miejsce, gdzie można wymieniać też informacje, swoje doświadczenia i muszę częściej robić takie live'y. Możemy sobie pogadać, możemy właśnie między sobą pogadać. Ja mogę pogadać do was. Wy możecie też mi coś tam podrzucić zawsze. Dobrze, teraz tak wracam do czatu. Grzeje wodę w ciemnym zbiorniku na dachu, idealna do prysznica w środku. No w sumie czemu nie? Ale to na dachu przyczepy czy na dachu samochodu? Ja zamontowałem przepływowy ogrzewacz wody, gazowy prysznic na zewnątrz, namiocik prysznic. Jestem zadowolony z tego rozwiązania. Tak, to jest bardzo fajne rozwiązanie i też chciałbym zamontować taki w wielorybku. Napis dobrze się spisuje, bo to już długo go masz, czy to jest świeży nabytek? Truma to dobre rozwiązanie. Taki gaz przy siebie wykorzystuje się do kuchenki czy do lodówki. Tak, ale tutaj do lodówki raczej nie będę podłączał. Lodówka kompresorowa. Mini elektrownia wiatrowa. Są takie, myślałem o tych elektrowniach wiatrowych, wiesz? Widziałem kiedyś taką na jachcie w marinie i zastanawiałem się, czy można byłoby na przykład zamontować taki generator na rurze czy na maszcie chowanym pod przyczepę w czasie jazdy, a na dzień montowany tam, gdzie montuje się koło podporowe. Ale nie wiem, czy by to nie generowało wibracji i hałasu. I one znowu nie są aż takie mocne, także no zawsze to troszkę naładuje podczas nocy. No ciekawe, trzeba będzie taki kiedyś test zrobić. Na Mierzei, co polecam zobaczyć. Wiesz, nie wiem, jak jest latem. Na pewno jest piękniej niż tak, jak byliśmy na wiosnę. Zaliczyliśmy trochę zimy, była śnieżyca. No tak, na pewno ten parking, na którym staliśmy, to jest leśny parking przed Piaskami. Tak mi się wydaje. Tam są chyba dwa albo trzy takie parkingi. I ten był przedostatni, bo ten ostatni jest za Piaskami już przy granicy z Federacją Rosyjską. No a ten jest taki bardzo fajny, bardzo urokliwy, ładna plaża. No i można sobie stać. Pozdrawiam właściciela czy dzierżawcę terenu. Bardzo miły gość, fajnie się gadało. No i bardzo miło nam było poprzebywać trochę na tym parkingu, bo nie byliśmy tam długo, ale fajnie nam się spało. No i co tam jeszcze? Krynica oczywiście. Polecam zobaczyć przekop. Ten nowy port robi wrażenie. Jest całkiem spory. Podobał mi się. No. Co my tu mamy? Na LPG pod przyczepę. No, też można. Ach, no i ten piec boiler przepływowy na gaz, tylko porzeźbić, bo ma otwartą komorę spalania, tak, ale wydaje mi się, że te przepływowe ogrzewacze wody na gaz, chyba można normalnie od nich komin pociągnąć do góry, także od razu spaliny wyprowadzić na zewnątrz i
i będzie sobie ładnie działało. W zasadzie na ten czas, kiedy się kąpiesz, no to nie jest tak, że to będzie całą noc sobie chodziło jak takie typowe ogrzewanie, więc w sumie to tak jakbyś używał przez chwilę kuchenki w środku w przyczepie. Wystarczy przewietrzyć później i będzie bezpiecznie. 2 lata i jestem zadowolony. Możesz popatrzeć u mnie na kanale. No będę musiał wskoczyć po transmisji. Nie nadążam za czatem. Rozgrzało się. A gdzie masz Justynę? Justyna jest na dole z dziećmi. Jest teraz, wiecie, taka godzina 20:40. Mimo, że już są wakacje, to jeszcze jedno. Chcę pochodzić trochę do przedszkola do końca miesiąca, więc teraz jest akcja pacyfikacja pewnie. Trzeba młodego ogarnąć i trzeba go położyć, żeby jutro chciał wstać. Bojle przepływowy, dobra, tutaj byłem. Hubert, wybieram się pierwszy raz na Mierzeję. Aha, do Jantaru. No ogólnie, patrzeć wszystko. Plaża, jeszcze raz plaża. Ja bym tak chciał na ten parking, wiecie co, pojechać latem, rozwalić się w hamaku tak niedaleko plaży. Tam jest taki super, mówię wam, klimat. Taki typowy letni urlop. Brzuski, sosenki nad morzem. Można sobie posiedzieć na plaży, można posiedzieć sobie w przyczepie, powisieć sobie w hamaku. Ja bym tam chciał skoczyć. Może się uda wyrwać na jakiś weekend. A, żeby lodówka szła w czasie jazdy na gaz. Schładzam prądem, tak. Na gazie. Coś doradzić dla przyszłych użytkowników, nie wiadomo. Właśnie, no tak, musimy się spotykać. Myślę, że to będzie teraz taki live, to będzie impreza cykliczna. Ja się jakoś gazu boję, zrezygnowałem. No i powiem ci, że ja też przyczepka na piątkę. Na początku nie miałem zaufania do gazu i robiłem wszystko tak naokoło, żeby tego gazu nie było, ale w tej chwili już się chyba ostukałem z tym ryzykiem. W sumie wszystko jest ryzykowne. Na dachu przyczepy zbiornik. O, a, składany w kostkę. Myślałem, że to jest Łukasz stały jakiś zbiornik zamontowany, tylko typu rura albo jakiś taki płaski. Ja eksperymentowałem na samym początku z takim prysznicem turystycznym czarnym, ale to było tak, że wyjechaliśmy gdzieś zwiedzać, wróciliśmy po zmroku, to już ta woda była chłodna, drugi dzień też szybko wychłodziła się po zmroku, a trzeciego dnia chyba zalałem przyczepę tym workiem, próbując go otworzyć. Także moja przygoda z takim prysznicem była krótka. Maciej, dzień dobry, dzień dobry. Tylko na gaz 12 V, dzikość, panie. Tak, właśnie, no. To jest fajne. Stawać gdzie chcesz. Nie myśleć, czy jest full, czy nie jest full na kempingu, czy są miejsca. O, jak jakieś miejscówki w Gdyni, to pomogę, super. Poszukuję jakiejś cichej pompy wody zewnętrznej z regulacją ciśnienia, bo to, co mam, jest bardzo głośno, może jak ktoś ma. Wydaje mi się, że to wszystkie będą tak samo pracowały. Na kolibkach... Ja tak zrobiłem, że pociągnąłem komin właśnie na zewnątrz. No. No, w zasadzie tak. My też trochę teraz się pobawimy ze staniem off-gridowym, ze staniem na dziko. Bo tak po pierwszych przymiarkach, po pierwszych testach takich na razie na postoju, wydaje mi się, że nie zabraknie nam prądu. Panel ładnie ładuje, mimo że kontroler mamy PWM, nie MTTP, tak dobrze wymówiłem, to prądu nam starcza. Kontroler ładnie ładuje nawet w takie pochmurne dni. No i co w zasadzie? Lodóweczka, webas to nie jest już tak potrzebne, można gdzieś tam nagrzać leciutko wieczorkiem. Bardziej teraz jakiś wiatraczek by się przydał i klimatyzacja. Żeby w nocy nie było duszno.
pamiętam, jak w Czechach trafiliśmy na taką noc 28 stopni, powietrze w ogóle się nie ruszało. Spaliśmy z otwartym dachem, z otwartymi oknami i z otwartymi drzwiami, żeby można było oddychać. Justyna jest na dole. A tak, nie. Dzisiaj nie jesteśmy w przyczepie, jesteśmy w naszym żeremiu, a nasz dom to tak jak żeremie bobrów. 7 wejść, 7 wyjść, jedno od dołu, jedno od góry i komin wentylacyjny. Turbina wiatrowa, 400 W, 5 ostrzy. O, z Wewora jest taka turbina wiatrowa, no to muszę się odezwać. Nawet nie widziałem tego. A gdzie na wakacje się wybieracie? Chyba dalej nie uda nam się pojechać, bo chcemy skończyć wielorybka do jesieni. Także będziemy się skupiać na tym, żeby być tutaj. Jakieś krótkie, szybkie wypady po Polsce będziemy robić. No i chcielibyśmy popływać trochę łódką, która stoi i której, słuchajcie, jeszcze nawet nie umyliśmy. Po prostu tak jak stoi, tak jak ją przykryłem plandeką, tak stoi i musimy się za to zabrać. 7 podróżników. Witam z Inowrocławia. Pozdrawiam serdecznie Inowrocław. Aż myśliwy. No, Michał. Widziałem takie właśnie te gdzieś zestawy na jakiejś grupie facebookowej. Ktoś jeździł z kamperem i podpiętą niewiadóweczką. No, będę musiał się właśnie a propos tej turbinki odezwać. Z lotem w Poznaniu na targach, tak. MPTT, no właśnie, MPTT. Dzięki, Łukasz. Pozdrowienia z Torunia. Pozdrawiamy Toruń. Panie, tylko, no może w przyszłości sobie kupię, wiecie co, może inaczej, do wielorybka na pewno sobie kupię taki, a w Eni już zostawię tak jak jest. Dobrze działa, nie trzeba ruszać, nie trzeba psuć. Ja mam panel 160 W i prądu na mnie zabrakło jeszcze światło na ładowanie telefonów czy laptopa, nie ma żadnego problemu. No i u nas tak samo, my tam mamy 160, 170 W, tam z tyłu jest napisane, ale kupowałem go jako 160 W, także nie wiem, ale to z Chin przyjechało, to już nie może być. No. Wiesz co, nie kupuj gotowych zestawów, bo w tych zestawach zawsze te regulatory są jakieś takie kiepskie. Kup wszystko osobno, wyjdzie w podobnych pieniążkach, a myślę, że jakość będziesz miał lepszą. Pod Brzozami mam już obywatelstwo meldunek i płacę tu podatki. No, pod Brzozy w sumie mamy niedaleko rzut beretem, może się zjawimy. Właśnie, panel monokrystaliczny, to są te ciemniejsze takie chyba, nie? One ponoć bardziej wydajne. Pozdrawiamy Czeską Republikę. Odbyłem próbną jazdę nowym, dużym autem z naszą niewiadówką. No jest ogromna różnica w przyspieszaniu, ogólnym prowadzeniu. No tak, no każde auto inaczej będzie się prowadziło. Powiem wam, że no jak na razie z tym standardowym wyposażeniem wielorybka, no i no bez gratów same meble, bardzo fajnie nam się jeździło, nie było dużej różnicy, a wręcz przyjemniej się prowadzi. Wielorybek jest troszeczkę dłuższy, no i jakoś tak ładnie się układa za przyczepą. Czym ciągniecie swoje przyczepy? Bo Zafira 1.8 benzyna słabo sobie radzi. Myślę nad zmianą nad jakiegoś diesla. Tak, to jest dobra myśl, bo benzyna jest raczej, wydaje mi się, że
nie, może inaczej, nie, nie nadaje się do ciągnięcia, ale diesel to taki traktorek, nie? To sobie inaczej radzi, to inne przełożenie. No oczywiście duża benzyna to tam nie będzie miała problemu. O, rezerwacja na koniec sierpnia. No my tak w sierpniu będziemy właśnie w Marigoldzie. Mercedes A-klasa 1.6, benzyna. Jak daje radę? Bo to dosyć krótkie auto jest, nie? Właśnie. Za mały moment obrotowy. No inna charakterystyka silnika. No tak od 2 litrów to benzynka już będzie sobie takie. Space 3. Bardzo fajne auto. 2.0 benzynka, daje radę bez kiwnięcia. No a tak już, ja pamiętam, miałem w Renault Safranie 2.2 benzynę, to już tak fajnie latała. Ale miałem Vectre 1.6, to trzeba było jej deptać. O, Paweł, pozdrawiam również. Lecisz, to do następnego razu. A jak jeszcze nie uciekłeś, to powiedz, widzimy się na targach w tym roku? Tipo, tipo, tipo. Jak wygląda tipo? Tipo, 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 tipo. Muszę aż zobaczyć. Wyleciało mi z głowy. A to jakiś miałem... Ach, no właśnie, bo ja miałem taką... W głowie jeszcze stare tipo. A tu tipo jest cały czas produkowane. Dobijały na wybór. Były momenty, że opony tarła nad kola. No tam miękkie zawieszenie w sumie. No ale nie powinno być aż tak. Pozdrawiamy, Mariusz. Fajnie, że tam działasz coś w przyczepce. Przystań nad Wisłą. Właśnie coś słyszałem o tej przystani w Ciechocinku. No dobra, podsumujmy troszeczkę tego live'a a propos Caravan Salon, bo już odjeżdżamy coraz dalej od tego tematu. To wiecie co? Właśnie tylko, aha, ja nie mogę teraz wyjść, bo się znowu zatnie ten live, a nie mogę dostać się do Facebooka. Ja tutaj wkleję w opisie, bo tutaj żadnego opisu jeszcze nie robiłem ani nic, więc myślę, że w opisie filmu wrzucę link do naszej strony facebookowej, tam gdzie wybieraliśmy sobie parcelę. Nie mogę nawet podejrzeć tego teraz. I jakoś się tak ustawimy. Co może jeszcze w tygodniu zrobiłbym taki wieczorny live, który mamy. Gdzie jest 26, no to powiedzmy w środę wieczorem może byśmy się spotkali znowu tak 18-19 i te parcelki sobie poukładali. Także po starcie, poruszeniu systemu biletowego moglibyśmy naraz kupić wszyscy tak jednocześnie i zajęlibyśmy sobie miejsca po prostu. O...
Cześć Damian. Szczerze mówiąc, to nie wiedziałem, że jest jubileusz. No tak, w tym roku 50 lat niewiadówek w Polskim Związku Motorowym. Podeślij mi więcej szczegółów na temat tego spotkania. 50-lecie przenieśli, już nie jest tak ciekawie. To napiszcie, co tam się na ten temat dzieje, bo w sumie to nie słyszałem jeszcze nic. Może gdzieś było jakieś powiadomienie z PZM-u na mailu, ale nie czytałem. Na zlot karawaningu z pasją do Kozieliska. Kurczę, no tak, teraz taki czas. Bardzo żałuję, że minął nas zlot fan klubu Niewiadówek. No teraz będą różne takie fajne imprezy. No akurat tak się złożyło, że my bardziej stacjonarnie w tym roku. Na forum Niewiadówek. No muszę na forum zajrzeć, bo dawno mnie tam nie było. No ja na lenia wchodzę, tak wiecie, po facebookowych tylko grupach. Chociaż ostatnio coraz mniej, bo na niektórych jestem blokowany. Mogę tylko podglądać, ewentualnie dać łapkę w górę. Nie mogę komentować, nie mogę robić nic. Nie wiem, czy to mnie jakiś automat blokuje, czy ktoś mnie nie lubi. O, Krzysiek, byłeś na zlocie, no właśnie. W Bałtowie. No, jakby było bliżej, może byśmy się wyrwali, ale to akurat był taki termin ciasny u nas. Musieliśmy być na miejscu. Jakby się tak dało w parę godzinek tam tylko przelecieć w jedną stronę, chociaż na jedną dobę i wrócić, to inaczej. Tam to jednak dla nas troszeczkę wyprawa. Super live, fajnie było pogadać o webastej targach, do zobaczenia gdzieś na trasie i spicia tego sławnego trunku, tak? No, ten trunek pojawi się na pewno w tym roku też na targach, także jest po co przyjechać. No i ogólnie targi te, Caravan Salon polecam. Super impreza, super atmosfera. Świetnie jest. No i strefa retro, wiecie co, te wszystkie starsze kampery, starsze samochody, no i ich właściciele, rozmowy z właścicielami, to jest naprawdę coś fajnego. Już po zamknięciu targów można właśnie przenieść się tam i fajnie się pobawić, porozmawiać, pooglądać na spokojnie te wszystkie samochody. To była moja ulubiona hala. No wiecie, nowe jest ładne, takie same wszystkie, nie? Jak byłyby z jednej fabryki wypuszczane, tylko z innymi znaczkami. Dużo fajnych rzeczy można było pooglądać, ale najfajniej właśnie było pochodzić po hali retro. Jaki trunek? Łukasz, jak się spotkamy na targach, to będziesz wiedział. No, centralna Polska to tak fajnie jest, bo wszędzie, wszędzie po 500 kilometrów, nie? W każdą stronę. No, my jesteśmy akurat na samej górze, w lewym górnym rogu i wszędzie mamy daleko. Gdziekolwiek byśmy nie chcieli pojechać, to jest to wyprawa. O, zaobserwuj karawanik PZM. Damian, a to na Facebooku? Toruń też na szczęście w centrum, więc luzik. No też, no też. Rzut beretem od morza. O, Damian, tak. No fajnie. No, Suwałki też, właśnie. To druga strona szachownicy. Mówię po prawej. Też kawałek wszędzie trzeba się rozpędzić. No chyba, że chcecie jechać nad jezioro, to macie tam wybór, nie?
Właśnie, w ogóle chciałem podziękować wszystkim za wpisywanie nas w miejscowości pod tym poprzednim filmem. Bardzo mieliśmy fajną zabawę z dzieciakami i z Justyną siedzieliśmy i czytaliśmy, gdzie się pojawiamy. No i że dolatujemy aż do Australii, to po prostu byliśmy w szoku. Łukasz, widzieliśmy się w zeszłym roku i w tym się zobaczymy. To wybacz, że cię nie kojarzę, ale wiesz co, po imionach to tak ciężko, jakbyś podał jeszcze gdzie, jak tego, to może bym tak szybciej skminił. Ale to widzieliśmy się chyba podczas targów tak w dzień, nie? Wtedy, kiedy trunek się chłodził. Co myślimy o malowaniu przyczepy wałkiem i farbą jachtową, bo raczej lakierowanie u mnie odpada. Wiesz co, ja chyba tak będę malował. Nie chce mi się bawić. Wałek, jakaś tam farba. Nawet wiecie co, kupiłem w zeszłym roku albo jeszcze dalej oliwę, do farbę oliwa do malowania łodzi. Ale to się jakoś tak nie złożyło i nie pomalowaliśmy tej naszej skorupki. Coś się dzieje, mi tu światło raz się rozjaśnia, raz przygasa. Widzę, że słoneczko już świeci. Pewnie ładny zachód słońca jest po burzy. W dzień w sobotę kręciłeś akurat odcinek na kanał. No ja tam pamiętam, jednego dnia zrobiłem 4 odcinki, równocześnie kręciłem, także byłem taki strasznie zajarany, nie? Jak dziecko w fabryce zabawek. Tak, bo to właśnie wtedy chyba oklejanie niewiadówki było, przyczepy, wasze przyczepy na naszym kanale, jeszcze taki ogólny. No jakoś tak się złożyło, że intensywne te targi były. Jakbyście chcieli zobaczyć malowanie wałkiem, to na kanale Motoświat była malowana i tam były nawet takie podpowiedzi, jakie wałki kupować, czy bo tam chyba był problem, o ile pamiętam, z rozpuszczaniem się wałków, także warto zajrzeć, zajrzyjcie. Pomalować właśnie wałeczkiem. Ja biały baranek i biała farba okrętowa jest git. No. Dokładnie. Dzięki tym odcinkom nabrałem nowych inspiracji do przeróbek. I właśnie o to chodzi. Te małe skorupki są stworzone do tego, żeby w nich dłubać non-stop. Wczoraj widziałem ciekawy zestaw. Bordowa N126 podpięta pod trójkołowy motocykl. O, też fajnie, no. No bo takie trajki, one są jak zarejestrowane? To są jako samochody osobowe, czy jako motocykle? Jestem ciekawy. No, nigdy się w to nie zagłębiałem. I to wtedy jak z ciągnięciem przyczepy. Też lubię retro, Barkas. Też lubię retro i ciekaw jestem retro karawaningu. Tego mi brakuje w czasopiśmie karawaning.pl. No mam nadzieję, że ta strefa retro będzie też taka rozbudowana. Może uda się zrobić jeszcze więcej. Kampermajstry to organizują. Także no, powiem wam, że jest super. Te niektóre samochody były. No, gdybym chciał nakręcić wszystko, co tam było, to bym chyba musiał nie spać. Warto, naprawdę warto przyjechać. Farba poliuretanowa do łodzi, ja taką malowałem. No najlepiej, bo to w sumie na laminat, żeby szło, nie? To tak, czy malujesz łódkę, czy niewiadówkę, na jedno wychodzi jeden materiał. Samotny żagiel, siema, pozdro z Wolina. O, sąsiad się odezwał, to prawie, ile to, dobry rzut beretem.
A można jeździć bez, jak samochód, że można, no tak, bez kasku, no rzeczywiście. W zeszłe wakacje, wiecie co, wyskoczyliśmy na balkon, mamy przy głównej ulicy i był jakiś zlot niemieckich trajek tutaj z Rugi, z Albeku, z Heringsdorfu. No piękne te motory były, no. Nie było dwóch takich samych. Pięknie poprzerabiane i było ich, kurczę, ze 100 albo więcej. No jechali, jechali ulicą. No. Teodor i Maja po prostu patrzyli i oczy im się świeciły. Ale kamperman, duży samochód pod spodem, dostępny z zewnątrz. Wiem, że można tym jeździć na kategorię B. No. Ciekawe, jak tym się jeździ. Czy to tak... Ja to nigdy nie byłem, wiecie co, motocyklowy, motorowy, zawsze cztery koła. Parę razy może tam mi się zdarzyło jechać na skuterku i to wszystko. Podoba mi się wzór nowych niewiadówek. Chyba kempingi Olsztyn pokazały na sprzedaż N126 z takimi paskami w trzech kolorach na kształt fali. Świetnie to wygląda. Taką naklejkę widziałbym u siebie. A no nie widziałem. Mi bardzo spodobała się ta naklejka, ta niewiadówka oklejona folią przez firmę It's Wrap. Pamiętacie, w zeszłym roku w Poznaniu. Ciekawe, jak wygląda po roku. Ale tak w pewnym momencie to tak właśnie pomyślałem, że przydałoby się okleić i naszą Enię. Zaraz wrócę, doleję sobie wody. Więc Zdroje, piękna miejscowość, najpiękniejsza. Polecasz jakieś pole na urlop na przyszły rok? No, w zasadzie każde jest dobre. Międzyzdroje, mała miejscówka, także mała miejscowość, także gdziekolwiek nie staniecie, wszędzie blisko. O, tak, myślę, że fajnie by było kiedyś zorganizować wielką paradę niewiadówek. O, to jest pomysł, tak. Wiecie co, może taki rajd, jaki spotkalibyśmy się w jednym mieście i przejechali gdzieś do drugiego. No tak, to oklejanie trochę kosztuje. No to tak jakbyś, wiesz, pojechał do lakiernika. Podejrzewam, że weźmie za pomalowanie podobne pieniądze. A tutaj w sumie z gwarancją na folię, z gwarancją na wzór, na oklejanie. Nawet jeżeli przydrzesz jakimiś krzakami naklejkę, to, no to można przyjechać i kawałek wkleić, tak żeby nie było widać, że jest dziurka. A właśnie, wracając do pól namiotowych w Międzyzdrojach, trochę ich jest. Mamy, tak ostatnio jeździłem i zauważyłem kilka nowych miejsc dla kempingów, dla przyczep przy ośrodkach wczasowych w okolicach Gryfa Pomorskiego Las. To tam jakieś Gryfa Pomorskiego wysokie numery. Tam są takie ośrodki wczasowe, domki i pomiędzy nimi wyznaczone są też miejsca dla kempingów, dla kamperów, dla przyczep, także niedaleko morza, warto. No i oczywiście na ulicy Polnej klasyka, odkąd pamiętam, pole namiotowe, tylko nie pamiętam numeru. Teraz to się nazywa chyba Forest Camping. Jakoś tak, bo jest Forest Camping, jest żeby nie przekręcił nazwy, coś z plażą. Camper Park Beach, Międzyzdroje, jakoś tak. O właśnie, jak rajd koguta, no to by było niezłe. Albo może wykorzystamy
w następny rok rajd koguta. No jak nam wyjdzie fajnie z tymi targami i zaleją niewiadówek, to może na następną wiosnę wbijemy się na rajd koguta, tylko nie wiem, czy tam nie startują same klasyczne zestawy, czy takie zestawy typu klasyczna przyczepa i nowy samochód dałyby radę. Tyle przyczepek na jednej trasie, no. A wyobrażacie sobie teraz, jakbyśmy tak jechali jakąś ekspresówką wszyscy w tym samym tempie, jedną kolumną. Za pomalowanie, szpachlowanie wyszło mi 1700 zł. A to ktoś robił, czy sam robiłeś? W Ustroniu Morskim. Pewnie w Ustroniu Morskim też pięknie. A zresztą, gdzie nie jest pięknie? Wszędzie, gdzie się pojedzie u nas w kraju, jest super. A Łukasz pisze, że dokładnie tylko klasyki, tak? Czyli nie można się tego wbić nowym autem. Szkoda. Nie, to. Nerwy kierowców. To śmigną nas przecież. No oczywiście, jeżeli byśmy jechali po normalnej drodze, to takie odstępy byśmy od siebie zrobili, żeby można było nas wyprzedzić. Pamiętam, kiedy jeździłem do Belgii do pracy, to czasem w okolicach Berlina trafiałem, robił się taki mały korek, jechały Wartburgi, Trabanty z doczepionymi kłekami, tak czasem po 10 sztuk lub mniej. I wiecie, korek się robił dlatego, że każdy zwalniał i powoli wyprzedzał, oglądał sobie te przyczepy i dopiero dalej przyspieszał, nie? Ale też fajnie to wyglądało. Pamiętam jednego pięknego Wartburga położonego na glebie, błękitny kolor z białym dachem i chyba białymi dodatkami. Wyglądał no rewelacyjnie. W Ustroniu Morskim, wiadomo na jakim kempingu jest pięknie. Na Gryfa Pomorskiego, tak. Gryfa Pomorskiego to jest chyba w tej chwili najdłuższa ulica w Międzyzdrojach. Bo zaczyna się od środka miasta i wychodzi najdalej. Bo oprócz tego, co jest częścią miejską, jest jeszcze ten Gryfa Pomorskiego las. No i tam jest trochę numerów. Suwałk do rajd koguta, suwałk do Oławy, później Stegna i Suwałki. No właśnie, polonezem 1840 km. Kurczę, to całkiem spory dystans. A tam mamy swojego reprezentanta, jeździ tym trabancikiem z niewiadówką. W tym roku tak, w tym roku na Hel chyba było, tak? Jakoś czy też Stegna. A to taki długi jest ten rajd koguta, że aż 2 tygodnie trwa, to nie wiedziałem, myślałem, że to tak szybko. Ach, no tak, no samemu to tak będzie wychodziło, nie? No bo to wiesz, pomalowanie właśnie 7 podróżników, jak samemu się robi, to zawsze wszystko tańsze, nie? Ale tak porównując lakiernika i porównując oklejanie, to wydaje mi się, że wyjdzie podobnie. A tak, pajączki trzeba pokochać. To jest urok naszych przyczepek. I co to byłaby za niewiadówka bez pajączków? To wiecie, no to naprężenia, laminatu, no zawsze pęknie. Ja na początku chciałem też zacząć od malowania i zobaczcie, to już trzeci rok chyba, trzeci czy czwarty rok i z zewnątrz przyczepa w ogóle nie ogarnięta. Bo to musi jeździć, a nie wyglądać. Najpierw jeździć, później wyglądać. Ważne, żeby był fan, były wspomnienia, były fajne zabawy, a
Kiedyś się pomaluję. Witaj, Marcin. No, super Dacia, tak. To marzenka. Najszybsza Dacia w Europie. Co było waszym ostatnim odkryciem? Wyposażenie kempingowe? Nie wiem. Prysznic USB. O. No, to tak. To ciekawa sprawa. Ładujesz, wrzucasz. Wszędzie działa. Właśnie, przyczepa na piątkę, aby się nie lało do środka. No, ale te nasze skorupy w miarę szczelne są. Zobaczcie, tyle lat to gdzieś tam stoi, my to bierzemy i bawimy się tym i wszystko działa. Nie ma zwykle wielu przeciekach. Najgorzej to zawsze na śrubkach, nie? Bo śrubka przerdzewieje, tej stali troszkę brakuje, no i robi się miejsce na wodzie. Zrobiłem aktualizację map w Daci i mając Garmina, mapy Google, nawigacja Daci lepiej prowadziła. No ja też muszę zrobić aktualizację, bo ja mam mapy z 2013 roku. I już nawet na trasach zaczyna się czasem jazda po polach i po jeziorach. Kursor kręci się w kółko. O Alufoxie LP, LP, LP ma... Tak, jest sens. Jak wiesz co, gdy transmisja się skończy, możesz cofnąć troszeczkę i tam właśnie mówię o Alufoxie. Tak krótko podsumuję, że ja polecam. Jestem właśnie na etapie remontu, a chcemy jechać na Bałkany. Zastanawiamy się, czy w zapiekance faktycznie się nie upieczemy. PS, my ciągniemy Dusterem 4x4, chcemy właśnie zmienić po bezdroża, ale to super będzie wyprawa. Tak, Alfox daje dosyć duży komfort, taki też nie tylko zimowy, ale letni. W tej chwili my nie boimy się stać w pełnym skwarze. Otwieramy drzwi, podnosimy dach, uchylamy delikatnie okno i nawet w ciągu południa możesz się spokojnie zdrzemnąć w przyczepce bez zaduchu, bez dyskomfortu. No wiadomo, jak się zrobi przeciąg, no to jest chłodno, ale nie nagrzewa się. Polecam zasłony termiczne do okna, bardzo dużo dają. Alufox, dobra sprawa, mam też, się sprawdzę właśnie. Ciekawe aluminiowe do niewiadówki, nie było żadnej odpowiedzi. Ach, przepraszam, tak, pamiętam te twoje maile. Widzisz, to jest tak, że ja czasem odczytam wiadomości i jestem podczas dnia zajęty, albo wiesz, dzieci biegają, albo coś robimy. I mówię, dobrze, ogarnę to sobie wieczorem, jak wrócimy do domu, albo odpiszę jutro, wiesz co, i tak właśnie często nie odpowiadam, więc jeżeli nie odpowiadam, to trzeba mnie atakować. Dziękuję ci za propozycję, ale ja wolę stalówki, bardziej mi się podobają właśnie z takim przyczepy na stalowym kółku. Tak. Kropeczki, te kółeczka wycięte pod skosem, takie fiatowe, bardzo mi się podobają. Także dziękuję ci za propozycję, ale no, ja wolę stalówki jeszcze z tym starym kołpaczkiem. Zastanawiam się, czy nie dokupić białej, jak to się nazywa, dokładki do opony, tej białej takiej, wiecie, obręczy gumowej, którą nakłada się pod felgę. Ma ktoś z was, także mógłby się wypowiedzieć na temat może właśnie takiej dokładki? Czy taki klasyczny widok, klasyczny wygląd felgi podoba, znaczy koła? Jeszcze jakby dorwał takie kołpaki, jak kiedyś od Żuka były, chromowane takie, niklowane, no to też by fajnie wyglądało. To wtedy z tą białą obwódką wyglądałoby cudownie.
Marzenka, tak, Marcin, Marzenka to diesel. Dieselka. Tak, śmiało mogę polecić Alu Foxa. Myślę, że nie będziesz niezadowolony. Nie wiem, jak się spisuje w porównaniu do mat zagrzejnikowych, bo podejrzewam, że podobnie, ale warto mieć coś takiego. Widzisz, teraz poprzedni weekend spędziliśmy na takiej rodzinnej wyprawie. No, była straszna żaruwa, my staliśmy w otwartym terenie i dało się przeżyć w przyczepie bez żadnego problemu. A właśnie, tam gdzieś na naszej stronie facebookowej jest... Pokazujemy też zasłony termiczne do przyczepy i one też dużo dają, bo tak naprawdę przyczepa mocno rozgrzewa się przez okna, a kiedy założysz sobie taką osłonę termiczną, jest dużo lepiej. Początkowo mieliśmy rolety takie zaciemniające, to no, jak one się rano nagrzały, to nie można było ich dotknąć ręką, były jak dwa potężne grzejniki w środku. A teraz mamy zasłony robione specjalnie na wymiar niewiadówki i one są świetne. Czyli przy wymianie tapicerki Alufox pod spód, tak. Tak, my mamy tak zrobione, mamy na laminat przyklejony Alufox, a do niego tapicerkę z wykładziny remontowej. Mój Docker też diesel. No, Dockerek też fajne auto. Ja lubię tego typu auta właśnie. Docker, Peugeot Partner, Kangurek, super auta. Uważam, że świetnie się tym jeździ. No i pakowna, zawsze coś można przewieźć dodatkowo. Jaki klej polecamy? My kleiliśmy tą wykładzinę remontową na klej polimerowy. Troszkę kłopotliwy w używaniu, bo ma konsystencję takiego kiślu i zwłaszcza na suficie było dużo zabawy, żeby wiesz, nie skapywało. Każdy element kleiliśmy inną techniką. Najpierw nakładaliśmy tylko klej na ścianę, nakładaliśmy klej na ścianę i na materiał, nakładaliśmy klej na materiał. Każdą techniką jest dobrze, każdą techniką się trzyma. Tylko trzeba pamiętać, że jest to klej, który potrzebuje powietrza, żeby się utwardzić, więc smarowanie powiedzmy pełnej powierzchni. No, my tak robiliśmy, smarowaliśmy no pełną powierzchnię. Inaczej może powiem, za pierwszym razem kleiliśmy nim tapicerkę na 2 tygodnie. To miał być jeden wyjazd, mieliśmy to zerwać i zimą zrobić sobie remont. I kleiliśmy tak, wiesz, śladem węża, nie? Tak po prostu jak keczupem po pizzy i na ścianę. No i zrywałem to po 2 latach i trzymało naprawdę mocno. Tym razem smarowaliśmy całość tapicerki, całość ściany, tak bez żadnych przerw i też na razie wszystko się ładnie trzyma. No to już w sumie nie pamiętam, czy rok, czy drugi rok z tą tapicerką, nic się nie dzieje. Także no, klej jest kłopotliwy, ale ładnie trzyma. Muszę przewinąć trochę czat do góry. A podłogę czym izolujecie, czy tylko nową sklejkę? My mamy sklejkę i na to rzucony podkład pod panele. Tam w tych filmikach z remontu wrzucam wszystkie linki, gdzie kupiłem materiały. Paczka takiego podkładu to 40 chyba złotych. Możesz kupić go w Castoramie lub w Leroy Merlin. No nie jest zimą jakoś tak specjalnie ciepło od podłogi, ale no ja chodzę na boso i nie jest tak, że ta stopa się odkleja w drugą stronę. Można spokojnie chodzić. Musi mieć wspomaganie, a z tym niesztęcznym trumawentem. No tak, w namiotówce to ta temperatura musi się dosyć szybko rozprzestrzeniać, także musisz mieć dodatkowe
rozprowadzenie. Przepraszam bardzo. No powiem ci, że u mnie przy tych długich tunelach daję radę bez problemu. A myślałeś, żeby zamiast strumowęta na końcach tuneli dać dodatkowe wiatraczki, takie komputerowe albo od drukarek 3D? Już mi siada krtań powoli. A właśnie, no, silnik od nawiewu malucha też może być fajny. No, jak wiesz co, też wkleję tutaj w opis tego filmu maty izolacyjne na szyby. Przepraszam, muszę odejść, bo coś drapie mnie strasznie w gardle. Jestem z powrotem. O, a na podglądzie dopiero wstałem. Tak, na tematy zostawię Łukasz tu w opisie filmu. Kontakt. Kleję w sprayu też właśnie. Szybka robota i prosta robota. Justyna stwierdziła, że we wielorybku będziemy używać właśnie takiego kleju w sprayu. No a właśnie, czekajcie, czemu ja kręcę głową, jak mogę sobie telefon postawić obok czatu. I teraz we wielorybku będziemy używać właśnie kleju w sprayu. No, chcielibyśmy, Michał, polecieć właśnie na dół sobie tam w górki, Beskid Żywiecki, piękne strony. Chcielibyśmy zwiedzić go troszeczkę bardziej. Bardzo nam się podobało, kiedy byliśmy ostatnim razem. Marek, dzięki, ale fajnie, no fajnie będzie, jak wskoczy 10 tysięcy subskrypcji. Chociaż ja i tak jestem, nie liczyłem, że będziemy mieli aż taką dużą widownię. Wiesz, myślałem, że jak będzie stówka, to będzie już taki maks. O, widzisz, Barkas, no, ale to szybciej się opona zużywa wtedy od strony białej wstawki. Bo widziałem, że kiedyś na Allegro właśnie te wstaweczki i tak sobie pomyślałem. O, dzięki, Nik. Odcinek 132, maty izolacyjne. Tak, właśnie, wiatraczki nie wytrzymują temperatury. Nie od razu, ale szybko padną. Tutaj musi być wentylator z silnikiem poza strumieniem. Masz rację. Dzięki, że oglądacie. Pozdrówcie dzieciaczki ode mnie. Pewnie, że się kiedyś spotkamy. No właśnie, na targach możemy się spotkać. W Poznaniu. Zapraszam. Super impreza. No pewnie. No bardzo fajnie. No byliśmy tylko na razie gdzie my byliśmy? Przy Górze Żar. I troszeczkę tam oddaliliśmy się
Do. Co tam jest obok? Podpowiedzcie, bo nie pamiętam. Sobie mapy Google'a włączę. Jest to wątpliwe, czy jest tam coś, czego nie ma. Bo my byliśmy wtedy na kempingu tym PTK. Tak, Międzybrodzie Żywieckie i skoczyliśmy sobie na zaporę. W ogóle, kurczę, jaka magia, jak tam pamiętam. Tak, na Jezioro Żywieckie i gdzieś tutaj taką piękną ścieżką sobie szliśmy przy Jeziorze Żywieckim. Nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam to pierwsze wrażenie, kiedy zajechaliśmy w Międzybrodziu do samego Międzybrodzia, te samoloty nad jeziorem, samo jezioro bardzo piękne, górki w tle, no, ja się zakochałem od razu. Pięknie tam jest. A do centrum Polski? No na pewno, na pewno. Będziemy się kręcić, na pewno będziemy się kręcić no częściej. No teraz troszkę nas blokuje ten remont wielorybka, bo to tak za dużo rzeczy sobie wzięliśmy naraz, bo i pojechalibyśmy gdzieś chętnie i przydałoby się posiedzieć przy wielorybku i przy łódce i jeszcze mamy tutaj zajęcia na miejscu i to wiecie, tak ciężko się teraz gdzieś wybrać. Tak, Sokół, to był kemping Sokół, no, a nie na rodzinnym, na przeciwległym brzegu. No. W zasadzie to proponowano, kolega z Rybnika proponował nam ten rodzinny, ale jakoś objechaliśmy z tamtej strony i nie wiem, czy zjazd przegapiłem, jakoś tak jechaliśmy sobie dookoła, przejechaliśmy przez most i patrzymy, tu jest jakiś kemping i na tamtym kempingu się zatrzymaliśmy. Jerry, no zobaczymy, jak z subskrypcjami będzie. Im będzie więcej, nas tym weselej. Ale tak jak mówię, kiedy zaczynaliśmy z kanałem, to mówię, jak będzie licznik przekroczy setkę, to będzie wielki sukces. A tu zobacz, teraz już jest w tej chwili 6780. No to już jest... całkiem spora widownia. Dziękujemy, że nas oglądacie. Arci, siemka, cześć. No w zasadzie no, Sokół jest taki minimalistyczny, bo tam przy drodze ani nieogrodzony. No w sumie taki troszeczkę dziki. Taki trochę PTTK. No ale nie było tam źle. Na początku bałem się tej drogi, bo Teoś jeszcze był mały, bałem się, żeby nie wybiegł gdzieś tam, ale jego bardziej ciągnęło w stronę wody, w stronę plaży. Pamiętam, że jak przyjechaliśmy stamtąd, to widziałem na kanale Nasz Karawaning, że też byli nad jeziorem i przechodzili właśnie po tej plażyce, na której staliśmy i zastanawialiśmy się, czy nie byliśmy w tym samym momencie, ale nie, oni byli po nas. No widziałem właśnie, nie wiadomo gdzie, że byliście nad Balatonem. Miejsce super dla dzieciaczków. No fajnie, fajnie. Ogólnie mieliśmy taki plan na zeszły rok. Chcieliśmy polecieć do Rumunii, ale nam się plany pozmieniały. No u nas jest tak, że lecimy 1000 km i dalej jesteśmy w Polsce, nie? No prawie 1000. Na pewno podniesie, podniesie.
37, no to coś, kurczę, panie, tam trzeba zacząć działać. Bo też fajnie się ogląda, oglądam często. Czy często, jak się dorwę, to oglądam. Później znowu przerwa kilka odcinków i znowu obejrzę. Wcześniej jakoś miałem więcej czasu na oglądanie różnych kanałów na YouTubie. Odkąd prowadzę swój, oglądam coraz mniej. Tak, jakaś taka dziwna zależność. Bo to wiecie, trzeba nagrać, trzeba poskładać, trzeba wrzucić. To jednak trochę zajmuje. Jak ktoś robi dobrą robotę, to aż chce się oglądać. To dziękuję, że tak uważasz, że robię dobrą robotę. I tam serdecznie pozdrawiam z Centrum Polski. Pozdrawiam Centrum Polski. Też byliśmy nad Balatonem. Szkoda, że sanitaria tak rozwiązana. Poza tym spodobała nam się fajna kuchnia. No na pewno. Ja to lubię takie właśnie jedzonka z tamtej strefy. Pewnie w Polsce super jest. Latem jest wszędzie pięknie. Gdzie się nie pojedzie, nad jakie jezioro, na jaki kemping. Zawsze jest fajnie. Poza Polskę to poza sezonem, jak się zrobi chłodniej, to można pogrzać się troszkę. A wiesz, z tym przereklamowaniem to jest tak, jak jest chwytliwa nazwa i chwytliwa miejscówka, to się jedzie. Jak coś staje się znane, no to każdy wie, gdzie jest. A wiesz co, właśnie, jeżeli chodzi o długość składania vlogów, mi zajmuje to od 6 do 8 godzin. Czasami mam takie vlogi, że dosyć szybko je robię, no ale mam nerwice natręstw i czasem jeden mały fragment rzeźbię do perfekcji. Wy pewnie tego nie zauważycie i na nim schodzi mi z godziny na 2 godziny, a później jak to oglądam, jak już zrobiłem, to szczegół, nad którym tak długo pracowałem, okazuje się nie mieć większego znaczenia i być niewidoczny. Także wiecie, czasem lubię przydubać właśnie za długo przy jednym, w jednym miejscu. A no, na kempingu zamiast w apartamencie to zawsze fajnie jest. No Marek, fajne, śmieszne mieliśmy spotkanie z nie do zajechania właśnie na targach. Rano wstałem taki, powiedzmy, zdezorientowany przed pierwszą kawą, to wiecie, to mój umysł nie działa za bardzo. No i właśnie tak dopiero po chwili zorientowałem się, że stoją obok nas. Pamiętam, że jeszcze coś tam rozmawialiśmy, tak przez dach w niewiadówce byłem wychylony i patrzyliśmy wspólnie na kogoś. Coś komentowaliśmy, ale kompletnie nie zaczaiłem, że to oni. Dopiero jak kawkę wypiłem, rogalika zjadłem, węgle trafiły do głowy, zaczęło pracować, sygnały zaczęły iść od jednej szarej komórki do drugiej, to się zorientowałem. DaVinci Resolve. Wiesz co? Próbowałem różnych programów. Najbardziej podpasowało mi KDE Enlive. To taki linuxowy program. Prosty.
To nie jest. A nie, tego nie widziałem. Bo program naprawdę intuicyjny i super. Wiesz co, ja do shortów używam takie pomarańczowe logo. Nie pamiętam, jak on się nazywa. A później napiszę. I on też, właśnie muszę go kupić. Ma tam fajne przejścia takie dodatkowe do shortów akurat. A nie jest drogi, tam jakieś 12 zł kosztuje, tylko ja to tak, wiesz, opieszały jestem. Do prysznica takiego rozstawionego przed przyczepem mamy brocik. Szwagier kupił niewiadówkę i stoi około 4 lata. Chce od niego pożyczyć. No nie, nie, to nie może stać. To musi jeździć. To musisz koniecznie wziąć. To do zobaczenia, Łukasz. Jutro właśnie do pracy na 7. Pozdrawiam cię również. Odpoczywaj. Czym zajmuję się zawodowo? No na razie najbardziej zawodowo to się chyba zajmuję YouTube'em. A tak ogólnie działamy w branży turystycznej. I stąd też właśnie jest to, że w takim czasie jak teraz, czyli letnim, no mamy mniej wyjazdów, bo więcej zajęć. Bardziej możemy wyjeżdżać jesienią, zimą. Przed chwilą trochę przycięło obraz. U mnie nie, u mnie płynnie. To może coś tego. Może coś tam gdzieś u ciebie, albo może wskoczyło, bo mam tutaj podgląd siebie na żywo i siebie za kilka sekund, jakiego widzicie mnie wy. Tak, i z brodzika zlewamy wodę do szarej. No tak trochę, tu do szarej, później szarą gdzieś. Trochę trzeba się pogimnastykować czasem. Tak, właśnie, sprawdź łożysko, zaczep, światełko, dobrze mieć zapasowe, no. To tak, jak stała 4 lata, to przejedź kawałek też na różnych prędkościach, znaczy przejedź sobie tak po 100-200 metrów z różnymi prędkościami, żeby zobaczyć, czy opony są, wiesz, dalej okrągłe, czy nie ma na nich takich bąbelków, które będą powodowały drżenie przyczepy. O, no szkoda. Rudy Karawanik, że nie nagrywałeś, no. Ale będzie sporo. A liczyłem, że zobaczę te grzybki. Tak, tak, na pewno zostawię live'a. Wydaje mi się, że sam się zapisuję. Przynajmniej z tymi krótkimi próbami, które robiłem na komputerze, tak było. A, u ciebie też przycięło? No to może coś u mnie. No, cały czas, wiecie, ta pogoda się dosyć szybko zmienia tutaj. To ile pokój w Międzydrojach? O, kochany, ile chcesz dać? Są takie za 200, są takie za 5000. Jest magia Międzydrojów. W zeszłym roku chyba znaleźliśmy najdroższy za 5700 za noc. Czyli wychodzi na to, że nie można się oficjalnie umyć na swojej parceli. No wiesz, jak puścisz wodę w trawę, to narobisz sobie błota, nie? Błota, piany, to tak trochę nie wypada. Tomasz, nie wiadomo, czy nie stało poprzedniego właściciela. Tak, najważniejsze, żebyś sprawdził układ jezdny właśnie. Opony, łożyska. Zaczep też. Wiesz co, zaczep to możesz sobie na dzień dobry zmienić. Kosztuje niewiele, bo to tam w granicach 70-90 zł. Nawet w Juli kupisz sobie zaczep i tego. I wiesz przynajmniej, że ci przyczepa z haka nie zejdzie. Ale to były iskry, łacina i dym. Kupa drzask. No i właśnie to najlepsze jest. No ja miałem parę takich sytuacji, gdzie myślałem, że nagrywam,
To jest w ogóle śmieszne. Gdzie idę, nagrywam, gadam, nagrywam, odwracam telefon, a tam pulpit wyłączył się, aparat nie nagrywało i trzeba od nowa zacząć. Piaskownica, dobry wieczór, witamy. Ale to w namiociku wszystko zostanie. No, no, ale później odjedziesz z tym namiocikiem. Żeby był poziomy obraz. Ach, no właśnie, nie pomyślałem o tym. Ja mam telefon ustawiony poziomo i po prostu tak, wiesz co? A jakbym zrobił taki numer? A nie, to się nie da. Myślałem, że wystarczy po prostu obrócić telefon na bok, ale pokazało mi od razu obróć urządzenie. Ale następnym razem, gdybym zaczął transmisję na żywo telefonem należąco, podejrzewam, że obraz będzie w panoramie. To jest pierwsza transmisja, która się udała, bo z komputera nie byłem w stanie tego zrobić. Dźwięk był jakiś taki dziwny, rozedrgany, dziecięco-robotowy, metaliczny. No właśnie, doszliście do tego, do momentu, gdzie obróciłem. Ale to spokojnie, spokojnie zrobimy tak, żeby było ładniej. Właśnie te wszystkie jakieś programy, żeby było profesjonalnie, ładnie. Cieszę się, że w ogóle udało się tak odpalić, bo już byłem troszeczkę zdołowany, że nie uda mi się przeprowadzić tej operacji. Wczoraj przeskoczyło samo na zdjęcie i nie zauważyłem, że zamiast 2 minut nagrania wywalam z szafy oknem i jest zdjęcie. No to masz fajne zdjęcie na miniaturkę. No właśnie, Tomasz, no właśnie. No trzeba by tam coś porobić, może wiesz. W końcu go ugadasz, to sprzeda. A jak nie, to niech chociaż pożyczy. No i przedsionek jest. Jak przedsionek masz, to jest dużo, bo to jest jeszcze raz tyle miejsca, co w przyczepie. Jakiego programu? KDN Live. Tak się go pisze, nie wiem jak się go wymawia. KDN Live? KDN Live. To taki jest linuxowy, prosty program. Wcześniej używałem, co ja używałem? Nie pamiętam już, wiecie co, o tych nas programów, ale tak skakałem z jednego na drugi, żeby znaleźć coś, czym uda mi się sklejać w miarę te filmy. Arci, a to pierwszy live? Tak, to pierwszy live. Znaczy to w sumie jest piąty i pierwszy, który się udał. Myślałem, że to takie proste, że wiesz, odpalasz i działa, a wcale tak nie było. Tak, szwagier pewnie pożyczy na remont, a pożdzi i każe oddać. O. Jest takie ryzyko, jest takie ryzyko. Ale najlepszy sposób na wybeszenie przyczepy, daj kobiecie i synowi po młotku i sam stań z tyłu z kamerą. Fajne nagrywki wyszły, no na pewno. Ale czy ten film już jest, czy dopiero będzie? No tak, linuxowiec, ale obecnie na windzie. Jest też wersja na okna. Ale przerobiłem parę linuxów. Kiedyś to się siedziało, nie? A teraz to widać. Dziadek nie potrafi nawet ustawić transmisji na żywo na komputerze. Ale muszę powiedzieć, że w tej chwili mam więcej opcji niż miałem z telefonu, niż miałem na komputerze, bo na komputerze naprawdę nawet nie mogłem zmienić mikrofonu. A jak zmieniłem na mikrofon wbudowany w laptopa, to nie było dźwięku. Nie wiem, czy dlaczego nie chciało tak się stać.
Przeglądałem te programy, ale nie ma w miarę fajnego i darmowego. No to KD może ci tam wejdzie właśnie. Tam nie masz żadnych subskrypcji. Oczywiście możesz wrzucić donata za to, że go używasz. Jak to z Linuxem. Może nie ma fajerwerków, ale nie ma też jakichś tam ograniczeń. Właśnie jeszcze pytanie odnośnie przedsionka. Czy polecacie swój dekatlonowski? Czy w słonecznej pogodzie można wytrzymać w środku? Tak, lajtowo powiem ci. Nie nagrzewa się jakoś przesadnie. Może dlatego, że jest jasny. I wiesz co? Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to sprawdzić wysokość przyczepy. Niektóre przyczepy stoją wyżej, inne stoją niżej. A on ma, powiedzmy, no ten swój punkt taki wejścia na jednej wysokości. Oryginalny przedsionek zawsze się dopasuje, a wejdzie w kedrę i będzie nad wejściem. A z tym trzeba troszeczkę się pogimnastykować, ale tak, polecam. Movie Maker, dobry program do klejenia. A to mówisz o tym Windowsowskim? Dawno go nie widziałem. Nie wiem, czy on jest jeszcze wbudowany w Windowsa, czy już nie. A będzie dopiero film z Demolki. W tę środę wychodzi prezentacja ogólna. No tak, bo to parę filmów poszło, nie? Teraz nagranych, po to i kupienie, i droga do domu, i teraz remoncik. A darmowy Movie Maker ma na stałe znak wodny. No, właśnie. Czyli telefon ogarnia więcej. Tak chyba taka jest teraz polityka tych wszystkich serwisów, żeby wchodzić na platformy takie mobilne, bo naprawdę na komputerze nakombinowałem się tutaj trzy kliknięcia, rozpocznij transmisję i transmisja trwa już 2 godziny, 16 minut, 41 sekund. Wow. Ja się wyleczyłem z przedsionka właśnie używając namiotówki. Zwykły daszek i dwa słupki rządzą. Pewnie tak. No najprostsze, na którymś odcinku też waszych przyczep na naszej antenie był patent z kablem. Nie pamiętam jakiego rozmiaru. Kabel, zwykła plandeka i słupki. Najtaniej i najszybciej. I to będę miał u siebie. 5 minut i jestem całkiem rozłożony. Tak, powiem ci, że my odkąd zmieniliśmy sobie ten układ wnętrza z toaletką w środku i dwoma łóżkami, jednym rozkładanym, coraz rzadziej sięgamy po przedsionek, bo tak naprawdę stworzyliśmy przestrzeń, w której każdy ma swoje miejsce. No wcześniej na samym początku to było tak, że mieliśmy dwie kanapy i stolik i Maja siedziała z jednej strony, czy położyła się, Teodor położył się z drugiej strony, a dla nas nie było już miejsca, więc przedsionek musiał być musowo. A w tej chwili każdy ma swoje miejsce, dzieciaki siedzą z tyłu albo Maja czasem przechodzi do nas na kanapę, rozkładamy sobie stolik i w zasadzie przedsionek to tak wiecie. No jak dłużej się zatrzymujemy, to sobie go rozkładamy, tam cały bałagan jest, ale nie rozkładamy już tak kuchni jak wcześniej, wystarczy nam stolik i kuchenka. Oszczędności przestrzeni nauczył nas wyjazd do Belgii, do Holandii. Tam cały czas się przemieszczaliśmy, zostawaliśmy najwyżej na dwie noce, chyba w jednym miejscu tylko na trzy, także... Tam nauczyliśmy się działać na takiej minimalnej przestrzeni, nie na takiej typowej kempingowej, kiedy zajeżdżasz przyczepą, rozkładasz sobie cały bałaganik, przedsionek, kuchnię i wszystkie graty. Tam skakaliśmy z miejsca na miejsce. Też tak mamy daszek, wystarczy. No tak, żeby tylko posiedzieć. Fajnie by było, jakby ktoś robił taką roletkę, którą można by było zamontować na niewiadówce. Pewnie, oryginalny przedsionek polecam.
nie jest wcale kłopotliwy, jeżeli nabierze się już wprawy, to zakładanie go nie jest kłopotliwe. No, my już mieliśmy taki kłopot, że nam się po prostu materiał urwał, kiedy naciągaliśmy przecionek na kedrę. I mieliśmy taki plan, żeby zrobić z niego po prostu daszek. Ach, czy rama udźwignie 100 litrów zbiornik? No, nie wiem, czy będziesz później tyle tej wody woził ze sobą. Uwierz mi. My mieliśmy na początku 30 litrów zbiornik i szło nam bardzo dużo wody. Czasami dwa takie zbiorniki dziennie. W tej chwili mamy 10-litrowy zbiornik i potrafimy się ogarnąć z tą wodą, którą mamy. A wodę spożywczą no, zawsze kupujemy. No dobra, wiecie co, bo to już prawie 22. Będę kończył powoli tego live'a. Tak jak mówiłem, zaraz kontakt do zasłon termicznych wrzucę w opis filmu. Co ja miałem jeszcze wrzucić? Mogłem sobie zanotować. A, no tak. Tego posta, link do posta, w którym sobie tam zarezerwujemy wstępnie parcelki, tak żebyśmy mogli to zrobić jakby naraz, bo w zasadzie tego miał dotyczyć ten próbny krótki live. Mamy tak 26, to może jeszcze w środę wieczorem przed czwartkiem, przed 29 zrobimy jeszcze jednego live'a, spotkamy się tu i pogadamy sobie właśnie o Niewiadówkowej Alei i o planach i 29 przed godziną 10 też zrobimy live'a i będziemy się umawiać, nie? Będziemy czekać na godzinę 0 i jak tylko ruszy system rezerwacyjny, będziemy działać i bardzo fajnie będzie, jak to się uda. Pierwsze myślałem 70 litrów, tyle samo na szarą, żeby jeździć na dzikusa po wodę co 2 dni. No tak, tak. Ale pamiętaj, ty równie dobrze możesz mieć zewnętrzny na dzikusie zbiornik. Ewentualnie, tak jak Karol, wrzucić sobie, tylko nie wiem ile on miał, ale wydaje mi się, że około 40-litrowe zbiorniki nad ramą. To bardzo fajne rozwiązanie. Ja też dziękuję bardzo. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć.